Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny film na moim kanale. Film, którego się pewnie spodziewacie, bo już na vlogu weekendowym mówiłam Wam, że zamówiłam sobie coś, na co długo czekałam, nad czym długo się zastanawiałam, a mianowicie kosmetyki z Hello Body. Także historia Hello Body zaczęła się od tego, że poznałam tą firmę przez Instagrama, przez wszystkie osoby związane z Warsaw Shore, które ja bardzo namiętnie oglądałam swego czasu. I na początku byłam bardzo wrogo nastawiona do tej firmy, bo wiem, jak to jest. Jeżeli ktoś wszystkie gwiazdy z jednego sezonu reklamują jedną firmę, zazwyczaj nie jest to dobra firma. I kosmetyki też nie są najtańsze, bo na przykład ten zestaw, który ja kupiłam, ogólnie kosztuje chyba 130 funtów. Także tak jak na polskie około 500-600 zł kosztują zestawy najtańsze. Także długo się wahałam. Już parę razy miałam je zamówić, ale natrafiałam na opinie w internecie takie 50 na 50 i za każdym razem, jak patrzyłam na Instagrama, za każdym razem miałam ochotę wypróbować tych kosmetyków. I w końcu mówię do Andry tak, że chyba spróbuję, że poczekam na jakąś promocję i wtedy sobie jej wypróbuję, żeby swoje własne zdanie na ten temat wyrobić. I ja tam polubiłam coś na stronie Hello Body i przyszło mi powiadomienie, że ktoś tam coś napisał pod postem. Więc zobaczyłam sobie kto i okazało się, że taka Polka jedna, więc do niej napisałam wiadomość prywatną i po prostu mówię do niej, że nie wiem, czy brać te kosmetyki, czy nie, i co ona o nich myśli. I ona mi powiedziała, że ona ogólnie jest mega z nich zadowolona. Także są skrajne recenzje. Także stwierdziłam, że ja wezmę. Trafiłam na promocję, że ogólnie wszystko było na promocji. Mój zestaw w tym momencie, którym ja zamawiałam, kosztował 80 funtów, a ja znalazłam kod online Summer50, który dawał wszystko w koszyku na 50% off i przesyłka była darmowa, także za wszystko, za cały zestaw zapłaciłam 40 funtów i rzeczy będzie 4. Czyli jak się nie trudno domyślić, 10 funtów za rzecz. W tym odcinku sobie otworzymy całe pudełko i przetestujemy te kosmetyki. A żeby dać Wam znać, czy się opłaca, czy się nie opłaca. Filmik nie jest sponsorowany. Firma Hello Body, ja do nich napisałam i oni ogólnie chcieli, żebym został ich ambasadorem, bo oni chcą wszystkich, żeby zostali ich ambasadorami. I wiecie, oni mi dają kod i ja tam dzielę ten kod z Wami i można na tym coś zarobić. Ale ja nie będę ambasadorem firmy, której nie znam i nie wiem, co robi. Także sama sobie zamówiłam na rzeczy. W ogóle mi bateria mi da, tak mam nadzieję, że Wam zdążę wszystko pokazać. Zapakowane wszystko jest ok. Poczekajcie. Dobra, mamy 4 rzeczy. Pierwszy produkt jest to Detox Daily. Krem do twarzy. Jest to krem 50 ml. Coco Day. Zobaczmy sobie zapachu. Chciałam Wam tylko też powiedzieć, że produkty te nie są testowane na zwierzętach. Currently free. Czekajcie, zobaczymy sobie po prostu krem na dzień. O, faktycznie pachnie bosko, faktycznie. Konsystencja jest bardzo fajna. O Jezu, fajny zapach, faktycznie zapach jest boski. I jest mega nawilżający, to Wam mogę powiedzieć od razu. Także powiem Wam wow. Pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o krem do twarzy, zapach i to, że jest wyciskany, jest dla mnie mega fajny, ponieważ pod paznokciami mi się nie będzie zbierać krem, tak jak normalnie. Także fajny produkt, bardzo mi się podoba i jestem bardzo ciekawa, żeby go przetestować. Kolejną rzeczą mamy Coco Soft. Jest to krem na noc. Też tu jest 50 ml. I to jest krem detoksujący. Oczywiście też sobie, może tu sobie damy. Też ładnie pachnie. Ale już inaczej i ma inną konsystencję. Jest taki cięższy, bym powiedziała, niż ten na dzień, ale też bardzo fajny i też fajnie czuję, że tą skórę mi od razu nawilżał. Także kolejny produkt fajny. Potem mamy Coco Fresh i jest to żel do czyszczenia twarzy, którego już dzisiaj zacznę używać. I jak podładuję telefon, to dam Wam znać. I tutaj jest 100 ml, także tego nie będę pokazywać teraz. Podładuję kamerę i sobie razem użyjemy tego produktu. No i ostatnia rzecz, jest to Coco Wow i jest to maska, francuski różowy klej na twarz, maska matująca. Jest tutaj jej 56 gramów, też niby tak chwalona, też jestem jej mega ciekawa, także słuchajcie, zobaczcie, wygląda tak. Zapakowana ładnie,
co napisane get you wow och. Także słuchajcie, ja idę podładować kamerę, jak już wszystko zrobię, co mam zrobić, to przyjdę do Was i najpierw sobie wyczyścimy twarz naszym Coco Fresh, a później Coco Wow sobie zrobimy po prostu jako maseczkę i oczywiście dam Wam znać, co jak działa. Także zostańcie ze mną już zaraz kolejna część tego odcinka. No i hej, słuchajcie, obiecałam Wam, że będę, to jestem. Jestem tak zmęczona, ale chcę przetestować to, zanim pójdę się kąpać, żeby Wam dać takie stuprocentowe review póki co. Czy tak jak mówiłam, zaczniemy sobie tego Coco Fresh Detox, wyczyścimy sobie twarz, ja nie mam make-upu na twarzy, ale mam ten primer nałożony dzisiaj rano, no i wiadomo, plus brud, kurz i tak dalej. Po polsku jest nawet napisane: łagodne i skutecznie oczyszczanie cery dzięki kremowej piance. Aplikacja delikatnie wmasuj piankę w wilgotną skórę twarzy i spłucz wodą. Używaj rano i wieczorem. Czyli rano jak wstanę, też powinnam tego używać. Dobra, zobaczmy sobie. Przepiękny ma zapach pianka. Bardzo delikatna. Oczywiście nie, później Wam powiem, jak tam się moja skóra zachowywała. Faktycznie zapach dziewczyny, które używają, znaczy z tych wszystkich, wiecie, firm z tego Warsaw Shore, jak mówią o zapachu, faktycznie ten zapach jest. Także słuchajcie, zobaczymy. Aplikacja jest nałożona. Wiadomo, nic na razie nie widać. Idę ją zmyć i wrócę do Was z wrażeniem, czy coś ona takiego specjalnego dała. Zmyłam i powiem Wam, że faktycznie ta skóra jest bardzo fajna w dotyku. Czy warta 10 funtów ta butelka, jeszcze nie wiem, muszę potestować dłużej, ale póki co uważam, że fajnie. Także teraz przed kąpielą zrobimy sobie maskę Coco Wow. I jest tu napisane, że maseczka do twarzy głęboko oczyszczająca pory, zawiera różową glinkę i koolin, które wchłaniają zanieczyszczenie i nadmiar sebum. Pozostawia cerę wygładzoną i matową. Nałóż grubą warstwę do aktywności składnika i poczuj efekt wow przez 10 minut, po czym dokładnie spłucz. Używaj od 1 do 3 razy w tygodniu na oczyszczoną twarz. Twarz mamy oczyszczoną, także czas przyszedł wypróbować. Za akurat maskę 10 funtów to też nie jest jakoś długo, bo tutaj jednak starcza ona nam na parę razy, mam nadzieję. Otwieramy sobie. Póki co, no zapach jest... O, też fajnie pachnie. Zapach faktycznie mają fajny. Przygotowałam sobie patyczek, słuchajcie. Nie wiem, na jaką grubość ja to powinnam sobie dać. Poczekajcie, ja sobie wezmę lustro, ok? Także przepraszam Was, będę patrzeć się troszeczkę do lustra. Bo ja nie wiem, czy to powinno mieć warstwę taką... Ja myślę, że ją trochę zostawię taką widoczną. Fajne jest w dotyku, Wam powiem. Wiecie, jak czasem są maski takie... nie wiem, jak to powiedzieć, że czuć taką nieprzyjemną... Nieprzyjemne coś, to ta, powiem Wam, jest bardzo fajna, jeżeli chodzi o zapach. Zapach, wiecie, jak dla mnie ważny jest zapach. Po ostatnich parę odcinkach... na pewno widzicie, że to jest dla mnie mega ważne. Czuję, że ona będzie fajna, bo ja czuję już w rękach, słuchajcie, że to jest mega fajna i mega delikatna maseczka. I jestem póki co z niej bardzo zadowolona, a dopiero ją nakładam. Także jeżeli mi się sprawdza te kosmetyki, a oczywiście tu pokażę Wam takie jednorazowe i potem będę teraz cały tydzień stosować krem na dzień, na noc plus to i dam Wam znać, czy moja cera jakoś się poprawiła. Ja tam nie narzekam na cerę i nie muszę nie wiadomo co w niej poprawiać, ale wiadomo, zawsze może być lepiej. Jeżeli się zdecydowałabym na jeszcze na kosmetyki Coco, to na pewno też z promocji, bo uważam, że 80 funtów to jest naprawdę dużo. I to jest tak po promocji ten zestaw, to wzięłabym już inny zestaw, żeby sobie popróbować. I co? No ale najpierw musimy zobaczyć, jak to działa. Za 40 funtów 4 rzeczy to nie jest jakoś drogo, ale też wiemy, że za 40 funtów z innych firm
można fajne produkty dostać. Także jestem sama ciekawa, jak to będzie działać. Pierwsze wrażenia są naprawdę super. Ta maska, nie wiem, czy będziecie widzieć, nałożyłam ją tak, żeby było jej trochę więcej. I sobie ją spłuczę za 10 minut i no i co? I czekamy na efekty, zobaczymy, także czekajcie ze mną, ja się za 10 minut pojawię, ale dla Was będzie to tylko parę sekund. Kochani, zmyłam tą maskę i powiem Wam, że mega fajna jest skóra, naprawdę mega fajna. I teraz nie wiem, bo chciałam sobie dzisiaj zacząć testować nowe maski, ale nie widzę sensu w tym, ponieważ naprawdę ta maska dużo dała dla mojej cery. Czuję po prostu, że jest dobrze, więc po co w sumie marnować maskę, jeżeli coś tam już zrobiłam. Tam przyszedł 3 do 5 dni, to ja myślę, że tą maskę z Hello Body będę używać w niekiedy nie testuję masek, a w niekiedy testuję maski i nie używam, bo szkoda mi nakładać tej maski i potem dawać normalną maskę, bo to nie będzie odzwierciedlać całości tych kosmetyków, jeżeli wiecie, o co chodzi. Także testujemy sobie teraz cały czas przez, myślę, 2-3 tygodnie i będę się z Wami co jakiś czas witać i dać Wam, będę dawać znać, jak one się sprawdzają. Póki co jestem naprawdę zadowolona. Zobaczymy, jak będzie dalej. Cześć kochani, słuchajcie, nagrywam Wam, przepraszam, końcówkę filmiku, trochę spontanicznie, bo właśnie zaczęłam Wam te Hello Beauty nagrywać jakiś czas temu, ja to bardzo dawno temu nagrywałam, bo bardzo dawno temu je zamówiłam. Hello Beauty, co ja powiedziałam? Hello Body, te właśnie kosmetyki. I stwierdziłam, że teraz, jutro jest Black Friday, dlatego Wam z rana wrzucę ten filmik. Może kogoś zainteresuje, bo są fajne przeceny teraz. Chciałam właśnie skończyć o tym Hello Beauty. Tak jak mówiłam na początku, nie pamiętam co mówiłam na początku, ale wydaje mi się, że mówiłam. Kupiłam kosmetyki Hello Body, bo chciałam przetestować tą markę sama, bo bardzo, bardzo dużo influencerów poleca tą markę i mówi, że jest świetna. Długo się wahałam, ale w końcu stwierdziłam, że i ja wypróbuję. I powiem Wam tak, miałam 4 produkty. Piankę, która mi się gdzieś zgubiła, maskę Coco Wow i krem na dzień i krem na noc. A zacznę po kolei. Jeżeli chodzi o piankę, zapach boski, ale jeżeli chodzi o piankę, po prostu zwykła pianka. Tutaj nie ma co się wypowiadać, ona nie była jakaś rewelacyjna, po prostu zwykły produkt. Jak ja pamiętam, to chyba 40 funtów dałam za ten zestaw, tak Wam mówiłam jakoś, tak mi się wydaje, bo pamiętam, że sobie liczyłam, że wyszło mnie 10 funtów za jedną rzecz. I kolejną rzeczą, o której Wam powiem, jest maska Coco Wow, która jest wow, naprawdę maska Coco Wow, pachnie świetnie, mega się nakłada, a skóra jest rewelacyjna. Jak wiecie, ja nie wracam często do masek, mimo tego, że je lubię, ale do tej na pewno wrócę i na pewno ją zakupię, bo jest po prostu wow. Naprawdę polecam, po stokroć polecam. I mówię Wam to ja, osoba, która kupiła sama te kosmetyki, która nie jest ich ambasadorem, ani nie wiem, nie zesponsorowali tego filmiku. To jest mój prywatny, moje prywatne odczucia. Dlatego właśnie chciałam dać Wam znać, żeby ktoś mógł sobie zobaczyć od takiej zwykłej osoby, od zwykłego szaraka, jaka jest prawda o tych Hello Beauty, bo mi właśnie tego brakowało na YouTubie, że nie mogłam znaleźć takich osób zwykłych jak ja opinii i chyba dlatego się też tak długo wahałam. A teraz jeżeli chodzi o kremy, krem na dzień, krem na noc. Kremy pachną cudownie, są tak wydajne, słuchajcie. Tutaj mamy w tych kremach pod 50 ml, i żaden krem mi nie starczał na tyle, co ten. Ja go jeszcze nie skończyłam, a w tym momencie mamy listopad. A ja myślę, 4-5 miesięcy temu ja chyba kupiłam te kremy, także naprawdę sporo czasu temu. A używam codziennie. Krem na dzień naprawdę nawilża tą skórę. Ta skóra wygląda lepiej ogólnie. A jeżeli chodzi o krem na noc, na początku piecze ta twarz i przez pierwszych parę użyć miałam tą twarz zaczerwienioną i nie wiedziałam, czy to jest normalne, ale to zaczerwienienie po 3-4 minutach schodziło. Zrobiłam sobie lekki research i nie tylko ja tak miałam, także jeżeli się zdecydujecie na te kremy, musicie się liczyć z tym, że właśnie to zaczerwienienie wystąpi na parę minut. Ale słuchajcie, uwierzcie mi, że ja czuję, jak ta skóra się po prostu nam naciąga i robi się po prostu jakbym zero zmarszczek. I więc ja jestem zachwycona tymi kremami i na pewno jeszcze je zakupię. Chciałabym przetestować jeszcze inne serie Hello Body, ale właśnie słyszałam, że ja natrafiłam na tą najlepszą, na tą zwykłą, standardową Coco Day, Coco Wow, Coco Fresh i
Coconut, że to jest najlepsza seria, którą mają. Także trochę się boję też ryzykować z inną i innych wam nie mogę polecić. Ja mówię typowo o Coco, o tych, które pokazuję wam tu. I teraz pewnie wasze pytanie brzmi, skoro są takie promocje, czy zamawiam drugi raz ten sam zestaw? Mianowicie moja odpowiedź brzmi nie. Jest bardzo kusząco. Tutaj w Anglii jest ten 60% off w tym momencie. I mogłabym sobie ten zestaw kupić chyba za 35 funtów, jakoś tak. I naprawdę biłam się z myślami długo, co robić. Ale mam 7 kalendarzy adwentowych. W każdym jest 24 okienka. To jest naprawdę dużo nowych kosmetyków. Ponad 160 nowych kosmetyków pod koniec grudnia. Do tego będzie Glossy Box, Roca Box. I kupiłam przed chwilą limitowaną edycję Roca Box, pudełka, a dzisiaj o północy, czyli wczoraj, jak wy to oglądacie, to było wczoraj, będę polować na limitowaną edycję pudełeczka Glossy Box. Tam na pewno będą kremy, tam na pewno będą maski, także nie chcę wylądować z tuzinem, no będę miała więcej niż tuzin, z milionem kosmetyków, bo tak jak wam mówię, te Coco są tak wydajne, że jak ja kupię teraz zestaw, albo będzie leżał przez najbliższe 6-7 miesięcy, bo jeszcze tego nie skończyłam, albo będę używać jego, a wszystkie te kosmetyki, wszystkie te kremy, które dostanę w kalendarzach, po prostu nie będą używane. Także dla mnie, moim zdaniem, jest to po prostu bez sensu. Oferta 50% można często sobie właśnie znaleźć gdzieś na necie, od dziewczyn właśnie na Instagramie, także wiecie, wolę nawet zapłacić później troszeczkę więcej, ale kupić wtedy, kiedy będę potrzebować. I to jest jedyny powód, dla którego nie kupuję tych kosmetyków teraz. Sama jestem w szoku, że to mówię, że tego nie kupuję, ale staram się naprawdę troszeczkę bardziej mądrze podchodzić do tego, co kupuję i czy naprawdę tego potrzebuję. Ja i tak mam dużo kosmetyków, jak przyjdzie nam się wyprowadzać, mam nadzieję kwiecień, maj, czerwiec najpóźniej, to przecież nie wynajmę ciężarówki na kosmetyki. Także taka jest moja... Tak, dlatego właśnie robię. Także słuchajcie, jeżeli myślicie, zastanawiacie się nad tymi kosmetykami, chciałbyście sobie sprawić prezent w te święta, to naprawdę wam polecam. Tylko tak jak mówię, ta kolekcja Coco. Jeżeli chcecie tylko jeden produkt, z tych wszystkich produktów dla mnie najlepsza była właśnie maska Coco Wow. Ale kremy też są rewelacyjne. Tak jak mówię, tylko ta pianka była zwykła, ale zestaw jest fajny. Jeżeli chcielibyście kupić, a macie problemy ze znalezieniem, które zestaw ja dokładnie miałam, napiszcie mi w komentarzu pod spodem i chętnie wam podlinkuję, bo sobie po prostu znajdę ten zestaw, który ja zakupiłam, na pewno mam gdzieś na mailu. Także dziękuję wam za uwagę, słuchajcie, to jest bardzo spontanicznie kręcony film. O godzinie 19 wróciłam z pracy, jestem po 55 godzinach roboty, także wyglądam jak wyglądam. Ale trudno, pewnie wyglądam całkiem inaczej na początku tego filmiku, bo on, tak jak mówię, on był kręcony parę miesięcy temu, na pewno jeszcze zanim zaczęłam się odchudzać, także myślę, że moja twarz tam będzie bardziej okrągła, aż jestem ciekawa, słuchajcie, jak zacznę montować, jak będę wyglądać na początku, także słuchajcie, dziękuję wam bardzo, że jesteście, mam nadzieję, że taka moja skromna opinia zwykłego szaraczka czerwonych włosach wam pomogła, jeżeli myślicie i wahacie się, czy kupić te kosmetyki, jeżeli macie albo... Jeżeli używacie już tych kosmetyków albo mieliście, napiszcie mi pod spodem, jakie są wasze wrażenia. Właśnie bardzo mnie ciekawi to, żeby zobaczyć osoby, które używały innych zestawów, czy faktycznie te inne zestawy nie są warte swojej ceny. Także czekam na wszystkie komentarze. Dziękuję za wszystkie kciuki w górę, za wszystkie komentarze, za wszystkie subskrypcje. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to proszę was, zróbcie to właśnie teraz. Ja wam życzę miłego piątku, miłego Black Friday. Kupujcie ile można, słuchajcie, bo przeceny są rewelacyjne. Ja po prostu już nawet nie sprawdzę maila, bo tego jest za dużo i wyląduję z takimi rzeczami, których nie potrzebuję. Także staram się omijać już wszystkie strony internetowe. Kończę. Życzę wam raz jeszcze miłego dnia. Buziaki. Pa. Subskrybujcie, pamiętajcie.